wakacje powoli dobiegają końca. Jeżeli dopiero wróciliście Państwo z urlopu albo w codziennym zabieganiu nie śledziliście bieżących wydarzeń, to proszę zostać z nami przez najbliższe 15 minut. Kamila Korzeniowska, dobry wieczór. Zapraszam na program 7 dni Opolskie, czyli podsumowanie informacji, którymi w mijającym tygodniu żył nasz region. Nawet 700 zł za komplet książek dla licealisty. Tak wygląda rynek podręczników w województwie opolskim. Księgarnie na razie nie przeżywają oblężenia, kwitnie za to handel książek z drugiej ręki. Księgarze szacują, że w zeszłym roku podręczniki podrożały o 10%. W tym roku o kolejne 5%. Jednak rozpiętość cenowa zakupów jest duża i zależy od wymagań szkoły. To zależy od szkoły, bo w jednej szkole do każdego przedmiotu są wymagane podręczniki, a w innej nie do każdego. Ale tak średnio to komplet nowych podręczników między 600 a 700 zł. W przypadku uczniów niepełnosprawnych to również jest ten program, który pozwala na otrzymanie podręczników bezpłatnych, czyli jakby zwrotu za ich zakup. Radni Głogówka apelują do rządu o zbudowanie zbiornika retencyjnego w Racławicach Śląskich. Miałby on chronić region przed zagrożeniem powodziowym. Osobłoga już nieraz dała się we znaki lokalnej społeczności. Po naszej sesji ludzie zaczęli mnie pytać odnośnie tej naszej uchwały intencyjnej i byli pełni obaw, że takie coś nie powstanie w naszej gminie. Bo to ratowałoby bardzo mieszkańców Racławic, no może i Mochowa. Bociany szykują się do odlotu. Nie wszystkie jednak będą mogły rozwinąć skrzydła. Jest wiele rannych ptaków. Mają jednak swój azyl. Z pomocą spieszy Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Zajmujemy się leczeniem, czyli właśnie przyjmujemy na przykład z gmin takie osobniki ranne. Samodzielnie też niekiedy odławiamy, transportujemy do ośrodka, leczymy we współpracy z lekarzem weterynarii. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne i trafiły pod opiekę medyków. To bilans eksplozji, do której doszło we wtorek w domu jednorodzinnym pod Opolem. Do wybuchu doszło w trakcie prac serwisowych przy pompie ciepła. Przyczyny zdarzenia badała policja pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 15. Na jednej z posesji w gminie Chrząstowice doszło do wybuchu. Bilans tego zdarzenia jest tragiczny, ponieważ dwie osoby zginęły na miejscu. Jedna osoba z obrażeniami została zabrana do szpitala, a dwie osoby jeszcze inne w wyniku silnego stresu również wymagały delikatnej pomocy medycznej i wsparcia psychologicznego na miejscu zdarzenia. Do zdarzenia tego doszło podczas prac serwisowych prowadzonych właśnie w obrębie pompy ciepła. Ma uratować Odrę przed rozwojem złotej algi, nie wyrządzając dużych szkód dla środowiska. Perchydrol, czyli silny środek utleniający, to najnowsza broń w walce z problemem degradującym odrzański ekosystem. Eksperyment, który przeprowadzono na rzece Kłodnicy, powiódł się. Skuteczność tego środka przerosła chyba oczekiwania wszystkich, którzy byli zaangażowani w ten proces. Okazuje się, że miejscowo aplikowany perchydrol spowodował, że złota alga cofnęła się czy też zanikła prawie w 99%. Łącznie aż przez 8 godzin w ciągu doby. Przez tak długi czas zamknięty jest przejazd kolejowy na drodze wojewódzkiej biegnącej przez Gogolin. Aby udrożnić ruch, władze miasta wspólnie z Opolskim Urzędem Marszałkowskim planują wybudowanie wiaduktu nad torami. Inwestycja jest już na wyciągnięcie ręki. Przygotowaliśmy dokumentację, przygotowały Zarząd Dróg Wojewódzkich, gmina Gogolin sfinansowała tę dokumentację. Dokumentacja jest gotowa, w tej chwili szukamy środków, żeby ta inwestycja mogła ruszyć. Grób Mieszka Plątonogiego, księcia Kazimierza I Opolskiego, jego żony Wioli, a być może i Władysława II Opolczyka. Takie były oczekiwania wobec reliktu odkrytego przez archeologów w opolskiej katedrze. Niestety wciąż nie wiadomo, czym jest znalezisko, a bez jego identyfikacji ze świątyni nie można korzystać. Wierni mają już tego dość. Od 2 lat w opolskiej katedrze nie odbywają się nabożeństwa. Najpierw z powodu prac archeologicznych, a po ich zakończeniu z powodu uruchomienia procedury wpisu do rejestru zabytków znalezionej tam tak zwanej tumby grobowej. Wierni w końcu stracili cierpliwość i przygotowali petycję do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcą powrotu możliwości modlitwy w gotyckiej świątyni. Codziennie ktoś się pyta, kiedy wracamy. Oczywiście trudno powiedzieć w tej chwili, kiedy wrócimy tak już na stałe.
chociaż prace intensywnie trwają i na zewnątrz, jak widać, mogą zobaczyć opolanie, widać na ścianach. Wewnątrz natomiast mamy ogromny problem z uporaniem się z wieloma wątkami architektonicznymi. Matematyka wcale nie musi być trudna. Każdy mógł to sprawdzić w trakcie środowej wystawy, która zagościła w Niskiej Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Za jej organizację odpowiadało Centrum Nauki Kopernik. Ona składa się też z różnorodnych eksponatów. Można złożyć m.in. człowieka, czy usypać własną mapę, albo skorzystać z części warsztatowej majsterni, tam konstruować wielki tor dla kulek, coś latającego. Po ostatnich deszczach i stosunkowo wysokich temperaturach w lasach zaczęły pojawiać się podgrzybki, maślaki i prawdziwki. Jeśli jednak zebrane grzyby budzą w nas wątpliwości, można je zweryfikować w sanepidzie. W przypadku muchomora zielonawego jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że toksyna zawarta w nim atakuje organy, niszczy wątrobę i zlekceważenie takich objawów może doprowadzić do śmierci. Więcej specjalistów mogących ratować życie będzie wyjeżdżało w teren. Od stycznia w województwie opolskim zwiększy się liczba ambulansów bez lekarza na pokładzie. Tym samym ilość zespołów ratownictwa medycznego wzrośnie z 44 do 48. Na taką zmianę pozwalają nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia. Od nowego roku zmniejszy się liczba karetek typu S, czyli tych z lekarzem na pokładzie. Specjaliści jednak uspokajają. Ratownicy medyczni zapewniają pomoc na najwyższym możliwym poziomie. Pierwsza pomoc, pomoc kwalifikowana, pomoc medyczna na miejscu dla danego pacjenta jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Natomiast jednym z elementów również mających na to wpływ jest brak obsady lekarskiej na karetkach. Wolałbym osobiście, żeby przyjechał do mnie czasem bardzo dobry ratownik niż lekarz, który nie ma odpowiedniej specjalizacji czy odpowiedniego doświadczenia na tego typu zespołach wyjazdowych. Na akcje wyjeżdżają często, to i na brak obowiązków nie narzekają. Ich remiza wymaga jednak pilnego remontu, bo dla części obiektu wydano już nawet zakaz użytkowania. Strażacy z OSP Dobrodzień doczekają się modernizacji swojej jednostki. Przetarg został już ogłoszony. Samochody mają problem, żeby tutaj wjechać. Brakuje nam pomieszczeń na sprzęt, no brakuje nam też również takiego po prostu miejsca spotkań dla nas, dla strażaków, które praktycznie nie istnieje. Jeżeli nam się uda rozbudować teraz właśnie remizę, to chcemy wymienić samochód ciężki, gaśniczy, który niestety już jest 30-letnim samochodem. Mamy jeszcze w planach kupienie po prostu tutaj drabiny do naszej jednostki. Nowe dzieła Jana Cybisa trafiły do kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego. Jedna z dwóch zakupionych w lipcu tego roku prac malarza, obraz Kwiaty, została już udostępniona zwiedzającym. Prezentujemy na razie jeden obraz, Kwiaty, kolejny pejzaż, czyli też ważny temat dla Jana Cybisa, zaprezentujemy w przyszłym roku. Niezdatna do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń czy kąpieli. Skażona woda bakteriami kałowymi płynie w rurociągach czterech miejscowości w gminie Lasowice Wielkie. Żar leje się z nieba, a po wodę trzeba chodzić do cysterny. W piątek mieszkańcy poprosili o interwencję naszą redakcję. W przeciągu dwóch miesięcy mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie, a konkretnie miejscowości Laskowice, Tuły, Oś i Trzebiszyn mają drugi raz skażoną wodę paciorkowcami kałowymi. Kranówka jest niezdatna do picia, a bywają też przerwy w jej dostawie. Przede wszystkim zdenerwowanie i takie poirytowanie na tę sytuację, no bo XXI wiek, a my nie mamy zdatnej wody do picia. Jakby nawet nie chodzi o picie, mycie owoców, korzystanie, nie wiem, gotowanie obiadu, zwierzęta. Mieszkańcy wsi Kobiela w gminie Grodków protestują przeciwko powstaniu licznych przemysłowych farm fotowoltaicznych wokół miejscowości. Podejrzewają, że urząd gminy niedostatecznie reprezentuje ich interesy. Miejscowość ma być otoczona praktycznie tymi farmami fotowoltaicznymi. Nie są zachowane żadne odległości minimalne od zabudowań. W piątek jeziorem Nyskim zawładnęły karykatury. To już 13. edycja weekendu satyry. Artyści z Polski i Czech prowadzili warsztaty, odzwierciedlając wizerunki uczestników w zabawny sposób. To jest krzywe spojrzenie okiem rysownika na modela. To jest oderwanie od szarej rzeczywistości. Teraz świat jest poważny, ludzie zabiegani. Ci, którzy tu przyjdą, to przynajmniej widzimy szczery uśmiech na twarzy. Ktoś truje ptaki i to te pod ścisłą ochroną. Dwa bieliki z silnymi objawami zatrucia oraz kilka martwych ptaków znaleziono w pobliżu Wilkowa koło Namysłowa.
a to nie pierwszy taki przypadek w tym roku. Problem podtruwania bielików powtarza się od 4 lat. Ptaki trafiły pod opiekę Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Zgłoszenie otrzymałam od pracownika Zespołu Polskich Parków Krajobrazowych. Udał się tam pracownik, przejął te ptaki, odłowił i przetransportował od razu do przychodni weterynaryjnej, która współpracuje z ośrodkiem, gdzie bieliki zostały poddane badaniom i tutaj już w pierwszych badaniach potwierdziły się przypuszczenia, że ptaki zostały zatrute. W szczególności jeśli chodzi o młodego osobnika, tutaj on znacznie mniej trucizny przyjął. Stan dorosłego, dojrzałego ptaka jest jeszcze niepewny, aczkolwiek jest zauważalna poprawa. Czołgi, pojazdy opancerzone, helikoptery i broń. Piknik militarny w Baborowie to gratka dla miłośników wojskowości. W sobotę rozpoczęła się trzecia edycja tego wydarzenia, która staje się lokalną tradycją i wizytówką miasta. Poligonów nigdy w Baborowie nie było, były tylko wykopaliska w piasku, ale chcieliśmy stworzyć coś, czego nie ma nigdzie w okolicy. Pomysł padł na militaria. W ramach akcji Dobre Rzeczy podziel się i pomagaj można było podzielić się ubraniami. Zbiórki odbywały się w sobotę w dwóch opolskich galeriach handlowych. Każdy kilogram odzieży oznaczał złotówkę na rzecz Fundacji Dom, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Jeżeli są one w takim stanie, że ktoś jeszcze będzie mógł z nich skorzystać, to oczywiście wtedy są one przeznaczone na ten użytek. A jeżeli już nie są przeznaczone do tego, żeby ktoś jeszcze mógł z nich skorzystać, to wtedy przeznaczone są na czyściwo. Pomogą ochronić cenne gatunki roślin i zwierząt na terenie trzech nadleśnictw naszego regionu. Nowe rezerwaty przyrody powstaną w ciągu kilku miesięcy. To inicjatywa Lasów Państwowych, która z okazji stulecia istnienia chce otworzyć 100 miejsc ochrony przyrody w całym kraju. Opolszczyzna zyska 4 nowe rezerwaty przyrody w nadleśnictwach Prudnickim, Kluczborskim i 2 w Oleskim. Mamy tutaj łęgi jesionowo-olszowe, ogólne zróżnicowane, siedlisko, potoki, różne dołki, pagórki. Są takimi wdzięcznymi płazami ogoniastymi traszki górskie, które tutaj występują, szklarnik leśny. Chronić będziemy przede wszystkim las. Ten las to się nazywa Ols. Ols dlatego, że gatunkiem panującym w tym olsie, w tym lesie jest olsza szara. Będą skąpane w ferii świateł, a w ich wnętrzu pojawi się więcej atrakcji. 3 bialskie wieże widokowe oczekują na prace modernizacyjne. To ukłon w stronę turystów. Jeżeli chodzi o remonty, to głównym zadaniem będzie baszta, czyli remont elewacji oraz dachu gontowego, a we wszystkich wieżach chcemy po prostu zamontować różny sprzęt multimedialny. Z okazji Dnia Architektury Drewnianej Muzeum Wsi Opolskiej w niedzielę można było zwiedzać za darmo, ale to nie jedyna atrakcja. Do ekspozycji uroczyście włączono nowy obiekt, altanę ogrotową ze Sławięcic. Jest również taka hipoteza robocza oczywiście na razie, że budynek został zbudowany pod koniec XIX wieku z materiału rozbiórkowego kościoła, który w tym czasie został stary zdemontowany i zbudowany nowy. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie programu 7 Dni Opolskie. Na kolejne zapraszam tradycyjnie w niedzielę o 19:10. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.